Jak tam wakacje u was? Jak tam leci? Kto nad jeziorem, kto nad morzem, kto w górach? Marcin w górach. Ekipa nad jeziorem i na Białym Boże. A Bleku tutaj pracuje. Przyszedł plastik. I lecimy. Zmiana sprężynek. Z tym to będzie trochę roboty. A i jeszcze dysza. Gdzie są dysze? Są. I sprzęgle trzeba podhaczać stare, a wsadzać nowe. Jakie zakładamy? No czerwone. Patrzcie to, założyłem czerwone sprężynki jednego Tomka. Te, które zamówiłem, po prostu są za duże i za twarde. Te są i tak twardsze niż te, które były poprzednio założone, oryginalne. Czyli nikt tutaj nie zmieniał wcześniej. I co? I teraz nam została do zmiany sprężyna razem z tym plastikiem. Czerwona. Co to będzie? Czy dzisiaj będę upalał? Tego nie wiem. No, czy sobie dzisiaj pojeżdżę, to jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że Oskar szybko skończy w bombardierze swoje sprzęgło i ten, pomoże założyć mi tutaj sprężynkę i sprzęgła. No i sprężynka sprzęgła. Dwam. Dalej, Oskar, bo ja chcę już jeździć. Betę sobie już wystawiłem, ale dzisiaj tak wieje, że po prostu nie dam rady na tym kole polatać dzisiaj. Ale skutera jestem bardzo ciekawy. Co teraz pojedzie, co teraz będzie potrafiło. A jeżeli chodzi o nutę, no to nuta będzie na koniec tygodnia. Ale przyszłego, teraz nie. Po prostu ma opóźnienie trochę Dawid z montażem innych piosenek. I dopiero na przyszły tydzień nam zrobi, a jeszcze musimy nagrać teledysk jakiś. Akurat ekipa przyjedzie z wakacji, to będziemy coś nagrywać. Oczywiście z motocykli, ze skuterów i z motorowerów. A Jarek brudny, no bo cały czas robię skutera i czekam na Oskara, aż pomoże mi sprężynę dużą założyć. Wytłumacz mi. Co mam zrobić? Plastik jest, jest. Jest. No i to tu wchodzi. Tak. Sprzęgło. Tak? Nie, na odwrót. Na odwrót. Dobrze. Teraz. I to potem. Znaczy nie, musi być, bo nakrętka pójdzie, nie? No. No. Aha, no i teraz? To musimy ścisnąć, bo zobacz, zdejmij wiatrak. No. Tu widzisz, jest taki rowek, tak? Tak, widzę, no. I tu też taki jest rowek na tej śrubie. A, to muszę tu dopasować. Trzeba tak ścisnąć, żeby weszło i wtedy dajesz szybko nakrętaskę i po robocie. Czyli musi to być tak... Czekaj, nie, poczekaj. Chodź z tym na stół. Aha, no dobra. To trzeba zrobić, poczekaj, na razie tego nie ma. Patrz tak, widzisz? No. Teraz musi być też wiatraczek, tylko musi być dobrze ustawiony. Czyli nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej, a to gorzej z tymi sprężynkami wyszło. Tylko rękawice, bo to będzie boleć. To będzie boleć, to rękawice masz tutaj. Jeszcze nie złapałem. Na dobrą stronę nakrętkę wsadziłeś? No. Złapało? Złapało. Czy nie? Nie. No trochę złapało, ale... No kręć. Bo to jest długi gwint. Wchodzi coś, widzisz? No, no. Dawaj. Poczekaj, zobaczymy. No, teraz dobra, żeby drej nie wyjebało. No. Dobra, no i teraz musimy... No to ja jeszcze trzymam, a ty jeszcze kręć. Dobra. O. Czyli we dwóch trzeba. Ja na tym stawałem zawsze. Tak. Patrzcie to, musiałem założyć te sprężynki od Tomka, bo tych niestety, zobaczcie jakie wielkie, a takie były w oryginale. Czyli założyliśmy podobną wielkość tych, to czerwone. O, chyba, tak. Że oni źle wysłali do sprzęgła na los, a nie do oryginalnego. No.
Dobra, dawaj młotek, ci pomogę, bo robię. Nawet tych zielonych nie mogliśmy, chociaż są mniejsze, patrzcie, jaka różnica. A te czerwone to już w ogóle petardy. Byki takie, zobaczcie, mało zwoi. Pięć zwoi tylko. Młoteczek. Młoteczek, jaki, gumowy czy metalowy? I ja będę trzymał, a ty, no to kamerę musisz odłożyć. I tu i lekko pukasz, żeby dokręcać. Dobra. Ja tak... Akcja, rewelacja, założone. Teraz tak. Cyk, fuch. Najpierw pasek, ścisnąć trzeba to i żebyśmy... A, już wiem. Dobra. Wiem, o co chodzi. Wiem, co trzeba zrobić, wiem, czego ode mnie oczekujesz. Wszystko wiem. Teraz musimy dzwon. Podkładka. Tak. Tak, tylko teraz trzeba jeszcze trochę nabić. Dobra, teraz zmienię sobie klucz na... Co to jest? 8. Nasadka i przykręcam. Tu jedna krótka. No zobaczymy, czy wszystko chodzi. Aha, no właśnie. O, chwila, moment, chwila prawdy. To ty trzymaj na... Dobrze. Gaśnik, wszystko jest złożone? Tak. Dyszę jeszcze mamy do wymiany. Bleku porobił, to teraz bleku może testować. Dragstera. Ciekawe, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Wydaje mi się, że... szybciej łapie obroty i prędkość. Trochę szybciej schodzi z obrotów. Co jest, ładowania nie mam? Pik, pik. Lepiej jest. Jeszcze jest takie ale krótkie. To jest to samo, 103 dychy. Ale szybciej wchodzi w obroty. Wcześniej to takie było. A teraz to jest takie.
Nie, no jest lepiej, coraz lepiej. Ale jeszcze trzeba coś pokombinować, jeszcze dysz nie zmieniliśmy. Szybciej schodzi z obrotu. Mi się wydaje, że jak teraz dyszę jeszcze zmienimy na większą, może 138 damy, to powinno być lepiej. No i z miejsca też. Jest trochę lepiej. Z dołu. To jest jakaś nika, nie? Dobra, gaśło, woda leży. No i kapie woda. Ale wydech gorący. Ale już się nie ruszył wydech, wiesz, Tumik? Już jest dobrze. Teraz na tej gumie jest bardzo dobrze. No to co? No jest lepiej. Od dołu lepiej. Mam nadzieję, że Tomek mnie nie wymiecie cebulą. Jeszcze dyszę wymienimy na 138. No i jutro musimy zrobić, bo kapie woda. Tutaj tą pokrywę widzieliście, jak pomalowałem. No, teraz coraz lepiej to wygląda. Po testach sprawdzę jeszcze świecę, jak wygląda. Jaki jest osad na świecy. O, jeszcze gorąca. No już wykręcam. Brązowa suchutka. Czyli co, dyszę możemy większą dać? Bardziej mi chodziło o to, czy na tym ustawieniu możesz jeździć jeszcze, nie? No mogę. Jest dobrze. Czyli nie przelewa. Ale trochę taka, wiesz co, tu przy samym tym jest brąz, a przy końcówce takie jasne. Trochę za uboga jest, tak mi się wydaje. Nie jest źle. Czyli ta zwiększenie tej dyszy powinno być lepiej, nie? Oskar? 138 założymy. I wtedy przejedziemy się i zobaczymy, jak wygląda świeca.